Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Program Jedynastka, jest ze mną ponownie Marcin Mięciel, witam bardzo serdecznie. Standardowo, 11 ulubionych piłkarzy, ulubionych, podkreślam, i później przejdziemy do 11 pytań. 11 pytań na tak lub nie, ale ma pan dwa koła ratunkowe w razie co, czyli może pan nie odpowiedzieć na jedno pytanie w ogóle, a drugie koło ratunkowe, że może pan powiedzieć coś więcej niż tak lub nie. Dobra, to jedziemy 11 ulubionych piłkarzy. Zaczynamy od bramkarza? No możemy, no. To niech będzie Neuer, który jest super, super piłkarzem, bramkarzem teraz, a niestety nie udało mi się strzelić bramki, chociaż miałem sytuację, jak bronił Schalke. Dobra, czyli dlatego będzie tak, jest, tak, Neuer. Dwóch obrońców to myślę, że najlepsi obrońcy w moich czasach, czyli Jacek Zieliński i Łapa. Rozumiem, środek obrony. Środek obrony, tak. Kiedyś, mówię, dwóch stoperów, jeden z Demon grał, jeden przeciwko Łapie. Zawsze ciężko się grało. Szkoda, że tak wyszło, że jak Łapa przyszedł, no to niestety miał kontuzję, bo byśmy mieli chyba najlepszą obronę i nikt by nie mógł strzelić bramki. Także to takie pozytywy. Boki obrony to niezniszczalny Kielbik, który biega w jedną i w drugą. Który nie mogłem na niego patrzeć na testach, no bo kurczę, nie zatrzymywał się, nie można było na niego nadążyć, a na meczu no niezniszczalny i dobry obrońca. Lewa strona, rozumiem. Tak, lewa strona. I po prawej mój kolega Matias Konczow z reprezentant Szwecji, który grał w Bochum. Tak samo niezniszczalny biegacz w jedną i w drugą. Tacy obrońcy są bardzo potrzebni, którzy się nie męczą ze świetną wrzutką, tak jak i Kielbik i Matias. No to boki faktycznie, i środek, i boki mocne, tak, strasznie. W środku pola Piekario, który jeżeli by mu się chciało, to mówi, że zawsze mu się nie chciało, to mógł zostać chyba najlepszy piłkarz świata, no bo technika, pomysł na grę, luz brazylijski, zresztą pojechał do Brazylii, bo chyba odnaleźli w nim ten luz, także i fajny kolega. Kto tu jeszcze w środku? Niech będzie, może boki. Możemy. Damy. Cristiano Ronaldo z jednej strony. Z której? No niech będzie z lewej. Z lewej. I Neymar z prawej. Neymar z prawej. Chociaż okay. Nie ten. A to są zawodnicy, na których się świetnie patrzy, tak? Dla nich ogląda się mecze. Ja nie mam czasu za bardzo oglądać mecze tak naprawdę. Ale jak leci właśnie teraz Sparta, że mają czy Juventus, no to rzeczywiście na takich ludzi się ogląda spotkania i no, fajnie, żeby jakieś tacy ludzie przyjechali do Polski. Nawet na koniec kariery, bo tak jak był Luboja wcześniej, to rzeczywiście. Te sztuczki, te takie rzeczy, no to jest ta esencja tej piłki, tak? Którą chce się oglądać, no. W przodzie mogę być ja rzeczywiście z Rivaldo, no bo rywalizowaliśmy on w Olympiakosie, ja w PAOK-u, Króla Strzelców, zabrakło mi dwóch bramek. Ale Rivaldo rzeczywiście pokazał, że pomimo był wielkim piłkarzem i przyjechał na koniec kariery do Grecji, no to grał, był jednym z najlepszych zawodników nie tylko w lidze greckiej, ale i w Olympiakosie, który grał w Lidze Mistrzów, także się wyróżniał. Jego bramka wspaniała z Barcelony, którą udało mi się może skopiować w jakimś stopniu w Hamburgu. To jest 16 metrów, także jakieś tam malutkie podobieństwo. Jako napastnicy moglibyście tak. Ciekawe bramki strzelać. Tak, tak. Idzieś tam pod nim, pod nami Messi, także Messi. Żeby mógł nam tam no tu nie trzeba nawet rozgrywać. Nie trzeba nawet dużo tak mówić. Jest, tak jest. Faktycznie. Co, przechodzimy do pytań? Tak jest. Dobra, ja sobie tu pozwolę już zerknąć na pytania. Dobra, czyli dwa koła ratunkowe, jak coś, nie? Bramka z przewrotki w reprezentacji była ważniejsza niż bramka miesiąca w Bundeslidze w Borussii. No myślę, że tak. Bardziej gorąca atmosfera na trybunach była w Grecji niż na meczach w Polsce, powiedzmy, lat 90. Tak. Dbałem o swój wygląd, ponieważ istotny był dla mnie również wizerunek. No. Jak mnie postrzegają. No i będzie tak, no. Wychowanek mojej akademii zagra kiedyś w Legii Warszawa. Tak. Wychowanek mojej akademii zagra kiedyś w reprezentacji Polski. Tak. Wychowanek mojej akademii strzeli kiedyś bramkę z przewrotki w Ekstraklasie. Tak, dlatego to robię. To wierzę. Dzisiaj przy obecnych mediach byłbym gwiazdą z swoim wizerunkiem. Taką gwiazdą mam na myśli celebrycką bardziej. Pomidor. Czyli nic, dobra. W podróży dookoła świata motocyklem, a nie autem.
za wygodny już jestem, za stary. Cieszę się, że kibice pamiętają mnie z moich bramek z przewrotek. Tak. Uważam, że mogłem dać znacznie więcej reprezentacji Polski, gdybym dostał więcej szans na grę. Tak. Gdyby nie plaster na nos, nie wiem, czy osiągnąłbym tyle w piłce. Nie. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Zachęcam oczywiście, jeżeli ktoś nie widział długiego wywiadu, to oczywiście zachęcam do oglądania. No i co, do zobaczenia przy okazji kolejnych gości. Trzymajcie się, cześć.